Państwa. W pierwszym odcinku będzie, jak to mogło być, oczywiście odpalanie sprzętu. Nie jest to oczywiście mój sprzęt, no ale odpalimy. Kiedyś ja, no nie, może ktoś go zna, może nie. Wiem, że ktoś może go znać. Jest to oczywiście pierwszy sprzęt, na którym się specjalizowałem, ale nie jest on mój. Może kiedyś będzie. Jest to oczywiście MTD. Konkretny model poproszę. SN180AT. Oczywiście bardzo podobny do mojego modelu. Model jest poliftingowy. Tu jest bardzo podobna rzecz. Taki sam prawie. Zważa, że pokrywki w cięciu. Niestety musiałem jedną rzecz zrobić. I tak tu chcę się pokażę. Oczywiście pulpit jest też przedliftingowy. Mój jest oczywiście poliftingu. Tu jest zabezpieczenia. Tam u mnie są już elektryczne na kluczyku. I oczywiście tam jest, że koszenie do tyłu, żeby było niby dozwolone, ale i tak się z tego rzadko korzysta, bo to nic nie robi, nie blokuje żadnej skrzyni tutaj, nie blokuje nic. Nie chodzi mi o ten model, ale w moim nie blokuje żadnej skrzyni po przyciśnięciu przycisku. Tam jak ktoś chce sobie zobaczyć na moim poprzednim odcinku, tam jest inna stacyjka w ogóle. Jest z nim wszystko dobrze, oprócz tego, że akumulator to wszystko. Tu też kosz. Kosz jest tylko do regulacji, bo jest za wysoko, wystaje. Tu na dole też wystaje. Nie, jest za wysoko po prostu. I skrzynia jest bardzo podobna. Chciałbym przeczytać numery. Jeszcze przed remontem będę czytał. Oczywiście maska metalowa. Niestety u mnie się nie było maski metalowej. Ale nie miałem czasu szukać innego modelu. Brałem ten z pierwszej ręki. 4300 do ręki. No, z pierwszej ręki 4300 do ręki. No, rymek jest. Tu oczywiście inna cała konstrukcja maski. Bezpiecznik 20, tak jak u mnie. Żółty, sobie proszę czytać. No, odwrót jest, wiem. Silnik już trochę ciepły, bo albo odpaliłem go dla rozruchu, zobaczyć, czy w ogóle akumulator chodzi. Przyznaję się. Ale oczywiście w tym modelu, jeśli... Dobra, zdradzę wam. Ten specjał lub ten nowy sprzęt, który ma być, to jest oto ten. Miał być, będzie. Jeśli wszystko pójdzie. Ładnie, trochę ukurzony, trochę malowany, ale ja go doprowadzę do stanu oryginalnego. Postaram się. Silnik. Oczywiście, jak widać, marka komuś znana, to można napisać. Ja tam nie będę czytał, nie znam się. Oczywiście żarówki, takie same wszystko jest. Jedynie silnikiem się różnią, bo ten jest dwucylindrowy, dwugarowy, tak jak niektórzy to mówią. Jest jeden mankament i jest parę mankamentów, zaraz o nich opowiem. Pierwszy mankament to jest to, że ten traktorek jest w ogóle do szczytnego remontu. Pali, jeździ. Nie, z jazdą to jest chyba problem. Ale nie wiem. Jeździ. Jedyny mankament to jest tak. Po pierwsze, oś jest cała do regeneracji. Potem kosy. Trzeba je prostować, ja się tym zajmę. To kółko to niezbędne, trzeba będzie odciąć. Niepotrzebne w ogóle tutaj jest. Tu muszę poprawić wszystkie te... O, to tutaj, bo tam jest zaślepione. Nie wiem dlaczego. W ogóle jakiś to bezmus robił w tych Niemczech, ta kosiarka była sprowadzona. Ale na niej się uczyłem niestety, no a teraz wiem więcej o wiele. Zaraz będę wiedział, co trzeba tu wymienić. No, oczywiście naklejki zdarte, no bo to nie wiem, z Niemiec. Takie przyjechało już 2 lata, tu jest 3. 4 nawet, no 4. Felgi takie same jak u mnie, rozmiarówki, czyli 15 razy 6 na 6.
Nie, dobrze mówię. A z tyłu to jest 18 razy 9,5 razy 8. Nie, na 8. No. Kosz, wszystko takie same, to jakieś napisy. Akumulator jest taki sam, tylko na odwrót są klemy. U mnie tu jest plus, a tu jest minus, a tutaj u mnie to jest minus, a tu jest plus. No, taki sam akumulator, niestety bezobsługowy, tak jak u mnie. Co moja koszarka nie ma, tylko tych dysz. U mnie nie ma tej jednej dyszy chyba po tej stronie, tak samo, no. A tutaj są kompletne. Następny mankament to jest linka od gazu, trzeba ją założyć, bo się niechcący urwałem. No, przeciągnąłem, no. Nie będę kłamał. Tu muszę to rozebrać, dzisiaj się postaram. I tu jest filtr, który trzeba kupić nowy, bo zaraz wam pokażę, co tu jest. Jest tylko filtr wstępny, czyli taka gąbeczka. A filtr do powietrza musi być inny. Na pewno nie ten. Bo tu jak zaszerzy o powietrze i kurz, to idzie centralnie do komory, nie? Musi jakoś ten silnik palić. Więc stwierdzenie przyszło takie, trzeba kupić nowy filtr. Trzeba jechać do Ostrowca, kupić go nowego. Nowy filtr, no. Trzeba podać silnik. Albo zdjęcie. Zaraz, o, proszę, proszę. Co my tu mamy? Gąbeczka zwykła, najzwyklejsza. Jako filtr wstępny, ja wam potem pokażę, jeżeli do domu wrócę. Jak u mnie wygląda filtr. W ogóle inaczej wygląda, ale no, tutaj jest. No, tu jest od gaźnika. Nie, tu jest gaźnik. O, tu linki. Od, to jest, zaraz wam pokażę. Pociągnę ssanie, widzicie? Od ssania. Żeby ssanie się włączało. A ja on bez ssania pali. U mnie jakoś tak dziwnie zrobiony ten silnik Kochlera, że musi być zawsze ze ssaniem, bo się nie zapali. Za nic. Chyba, żeby gasić na ssaniu. To wtedy ci ciągnie, ale to jest bez sensu gasić go na ssaniu. Wtedy silnik dostaje po dupie. Jest taka gąbeczka, jest tutaj. Olej oczywiście musi do wymiany na 100%. U mnie też by się przydało. Bo oczywiście jakbym miał dwa, to będę kosił na dwa albo na zmianę, bo ten będzie silniejszy do silniejszych robot, bo mój, ten, ja ostatnio musiałem się tamtym męczyć. W ogóle mój też musi iść do remontu. Chodzi mi o malarkę, bo ja go niechcący porysowałem o płot. Nie przewalił się, tylko oparł się na płocie. Musiałem go przez jakiś kawałek dać.